Dzień dobry, witam serdecznie. Zgodzę to proszę o komentarze. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Wielkie było chyba się spotkać, że dwa słowa, natomiast bohater dzisiejszego wieczoru jest tylko jeden. Ja chciałbym pozwolić sobie moją drogę od miasta Pruszkowa, promujący nasze miasto. Prosimy o to pamiętać i życzę dalszych sukcesów dla sportowych. Bardzo dziękuję, tak jak mówię, tutaj taką grupę stowarzyszenia bohaterów dzisiejszego wieczoru. Do wszystkich tych, którzy się w jakiś sposób przyczynili do tego sukcesu, do trenerów, do pana Kraszkowskiego, pana Przelacza, pana trenera, który został tutaj wywołany, ale myślę także do kolegów, także cóż ja mogę zrobić, oddaję dla naszego bohatera. W związku z tym jest wyjątkowa niespodzianka, poproszę nas pozwolić na nauczyciela. Bardzo się cieszymy, to jest niezwykły sukces. A sukces jeszcze jest taki, że w zasadzie wszyscy trenerzy, którzy tu w Pruszkowie zajmowali się Michałem, są za. Rada prezentuje dzisiaj Zana i mam takie upoważnienie. I jako absolwenta liceum Zana bardzo Ci dziękujemy, że osiągnąłeś to, co osiągnąłeś, pociągnąłeś koszykówkę, ale też bardzo przyczyniłeś się do tego, żeby Pruszków stał się miastem ważnym w koszykówce, nie tylko. Ale mam jeszcze coś od Michała dla pana prezydenta. To jest taki trochę zaległy prezent. Mieliśmy bardzo ładny mecz z Anien w czerwcu, więc to jest dla pana prezydenta od Michała. Ale to są cudzki teraz, bo cudzki będą grały w koszykówkę. Dziękuję bardzo, jeszcze raz. Czy to było tak od samego początku, że rzeczywiście wchodziłeś na parkiet i rządziłeś? Na pewno tak nie było. Wiem, że trener był bardzo dobrze opowiedział tę historię w
Górski, ale no, nie było tak. Zawsze byłem jednym z najniższych zawodników. Brakowało rozum fizyczny, brakowało też trochę talentu na początku, ale z biegiem zgodziłem się z pewnością na gdzieś to się wyrobiło i byłem przekonany. No właśnie, jaki miałbyś radę dla tych młodych, którzy zaczynają tak naprawdę przygodę z koszykówką? Dla nich teraz na tym etapie, gdzie oni zaczynają? Bo ja też pamiętam, że tak naprawdę wystrzał swojego talentu i też to było związane z wzrostem, to tak dopiero w 16. Jaki miałbyś dla nich radę? Zgadza się. No, najpierw to bawcie się tą koszykówką, bo to jest najważniejsze, że już mi tam na ustach. Wychodzi od tego, że na ustach. Na początku było wszystkim może być ciężko, czy się to składa, ale cierpliwość i pasja na pewno zaowocuje. Pokazują nam dobrą drogę.
Nie, to jest pan trwa.